Dzień dobry, witam jesiennie. Początek jesieni, dość ciepło, chociaż dzisiaj nam halny troszkę w nocy narozrabiał. Dzisiaj jazda krótka wokół komina, a że moim kominem są Tatry, przejadę się kawałek wokół Tatr, a potem spotkam się z przyjaciółmi w knajpie, którą bardzo bym wam chciał polecić, ale zobaczycie dalej. Drogę, którą wybrałem na dziś, znacie z wcześniejszych filmików, bo to dość spory kawałek trasy dookoła Tatr. Chciałem zobaczyć, czy już jesień tam odcisnęła swoje piętno, czy widać jakieś ślady zmian w przyrodzie. I powolutku coś tam zaczyna być widać. Ja myślę, że jeżeli sprawdzą się prognozy pogody, to jeszcze 2-3 tygodnie i naprawdę będzie tam przepięknie kolorowo. Niestety dzisiaj jazdę dość mocno utrudnia wiatr halny, który strasznie daje w kość, szczególnie w terenie, w okolicy Tatr Zachodnich, gdzie z jednej strony wieje wiatr halny szalejący nad Tatrami, a z drugiej strony daje w kość wiatr halny z nad niżnych Tatr. I to naprawdę jest dość mocno uciążliwe. W pewnym momencie tak bardzo szarpnęło mi motocyklem, że aż się zdziwiłem, bo motocykl ciężki, a ja też lekki nie jestem. Ale mimo wszystko fajnie, bo ciepło. Jak na początek października jest całkiem ok, prawie 20 stopni, żeby było śmiesznie. Po ostatnich moich filmikach ze Słowacji bardzo dużo osób pytało o to, gdzie jem, które restauracje są najlepsze. Trochę mnie to zdziwiło, bo nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, ale nie ma problemu, chętnie się podzielę z wami tą informacją. Jestem w tym momencie w okolicach Namestowa. Jest to Zbójecka Koliba, czy tam Zbójnicka Koliba. Przepiękne miejsce, bardzo fajne. Tutaj się spotkałem z moimi przyjaciółmi Olą i Pawłem, którzy jadą ze Śląska. O, właśnie akurat jak teraz nagrywam, to oni sobie jadą. Jest to bardzo fajne miejsce, ponieważ właśnie dla osób jadących ze Śląska albo w stronę Śląska, albo Czech, to jest bardzo fajne miejsce, bo można sobie tutaj podjechać, spotkać się. Parking jest dość duży. Dobry! Jest i Paweł, jest i Ola. Bardzo lubię te restauracje z tego względu, że mają bardzo dobre jedzonko, to przede wszystkim. Taką stałą pozycją tutaj jest zupa czosnkowa, czyli czesnkowa polewka, oraz oczywiście wypraszany ser z frytkami, czyli z hranulkami, i tatarską omaczką, czyli sosem tatarskim. Przepyszne, polecam. No cóż, idziemy jeść, a potem jedziemy dalej. A po pysznym obiadku na Słowacji ruszyliśmy w stronę przejścia granicznego Nowodźglinka, a później pięknymi beskidzkimi drogami w stronę Milówki i Żywca, gdzie właśnie w tym momencie się znajdujemy. Tankujemy i tutaj się rozstajemy. Paweł z Olą wracają do siebie, do Gliwic, na Śląsk, a ja pędzę w stronę naszych polskich pięknych
Tatr. No i z Żywca też wybrałem ciekawą drogę. Najpierw do Jeleśni, później przez Pewel Małą, Pewel Wielką na Stryszawę. W Stryszawie genialne zakręty, które jeszcze kilka lat temu były strasznie dziurawe, a teraz asfalt poprawili i naprawdę te 5 czy 6 zakrętów można sobie bardzo fajnie poćwiczyć, potrenować i przejechać. Później Zawoja, najdłuższa wieś w Polsce. I na końcu Zawoi Przełęcz Krowiarki. Niestety w weekend zawsze bardzo mocno zakorkowana. Bardzo dużo samochodów parkuje gdzie popadnie i bardzo dużo ludzi chodzi. No ale trudno, taki urok przełęczy turystycznej. Gwarantuję wam, że poza sezonem i w tygodniu jest dużo lepiej. Później szybki przelot na Zakopane. A z Zakopanego, pomimo bardzo silnego wiatru, stwierdziłem, że skoro droga jest otwarta, to pojadę sobie drogą Oswalda Balcera na, w stronę Morskiego Oka, a tak naprawdę Wierch Porońca, i stamtąd na Głodówkę, gdzie właśnie teraz w tym momencie jestem. Muszę się chować tutaj przed wiatrem, bo musicie mi wierzyć, że wiatr jest niesamowity. Naprawdę wieje od samego rana i cały czas, troszeczkę mniej w Beskidach, tam w okolicach Żywca troszeczkę mniej wiało, ale tutaj po prostu porywy są bardzo mocne. Dlatego chowam się, żeby cokolwiek w ogóle było słychać. To co widać nad górami, to wał wiatru halnego, więc tak się układają chmury w momencie, kiedy wiatr halny wieje, jest to bardzo charakterystyczne. Chociaż z tego co widzę, to on już troszkę przechodzi w stronę słowacką i może już się troszkę uspokoi wieczorem. I ciekawe, bo wiatr halny zazwyczaj przywiewa zmianę pogody, bardzo ciekawe co nam przywieje tym razem. Głównym celem tej wycieczki dzisiejszej było sprawdzenie, jak wyglądają warunki jesienne, bo bardzo dużo osób pyta, czy już można przyjeżdżać, czy już faktycznie ta szata, natura zmieniła szatę na jesienną. Jeszcze nie. Tydzień, półtora, dwa tygodnie i naprawdę będzie petarda, bo już pierwsze zmiany, pierwsze kolorki widać, ale jeszcze troszkę do pełni szczęścia brakuje. Także jak tylko halny wszystkich liści nie zwieje, bo naprawdę wieje strasznie, jak tylko wszystkich liści nie zwieje i zmienią kolor na bardziej jesienny, to naprawdę będzie petarda. Ja się żegnam, dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem. Hej!